witajcie w kolejnym dniu za oknem. Pogoda słaba. Słaba, widać, że jest zimno na dworze. Dlatego dzisiaj nie biorę torby z krótkimi spodenkami w torbie. Jak będzie gorąco, trudno, będę się gotować, ale wydaje mi się, że chyba tak gorąco nie będzie. Wczoraj patrzyłam, to ma być 20 stopni. W ogóle ładowałam wczoraj powerbanka i w sumie on się mi do końca za bardzo nie naładował. Cały dzień się praktycznie ładował do godziny 23, 23.30, jakoś tak. I cały się nie naładował. Powiem wam, minus jest z tego powerbanka, że bardzo długo się ładuje. Nie wiem, czego to jest przyczyna. Może długo się ładuje, ale potem możesz wielokrotnie i dużo razy ładować coś. Może to jest ta przyczyna. Dobra, ja się pomału zbieram, muszę lecieć do pracy. Ale pogoda dzisiaj kiepska. Ale z jednej strony dobrze, bo nie będzie gorąco w pracy w kuchni. Szczególnie w kuchni. A w ogóle dzisiaj środa, czyli się umawiałam z koleżanką z pracy, poprzedniej pracy. Muszę tam jeszcze podjechać. Nie chcę mi się, ale no obiecałam, to obiecałam. Więc po pracy wyjdę z pieskiem i potem po prostu jeszcze jadę tam do tej koleżanki, ale na chwilę, nie na długo, na chwilę. Nie będę długo siedzieć. 10-15 minut i zwijam się. Tak będzie dobrze. Widzę, że mam trochę twarz prześwietloną, no trudno. Powiem wam, pierwszy raz w życiu mam tak do bani perfumę, tą co mam. Jest tak do bani perfuma, bardzo krótko zapach czuję i jest. Zanim dojadę do pracy, to już tego zapachu nie czuć. Kiepska, po prostu kiepska. Szybko lecę na autobus, bo zaraz się normalnie spóźnię, tak się zagadałam z wami. Tak. Powiem wam, mamy tak do bani klimat. Tak jest zimno, nie jestem w bluzie, w długich spodniach, ale jest po prostu zimno. Taka wczoraj pompa była i ulewy. Dzisiaj niby też tak ma być. Widzę, że się coś zaczyna niebo chmurzyć, czy jest to możliwe, że będzie znowu zimno. Zatłumaczę sobie z psem, jestem na dworze, ale powiem wam, niby jest ciepło, ale muszę mieć bluzę, bo normalnie nie jest tak ciepło. W ogóle tak się ostatnio zastanawiam, co mnie kurde głowa boli, jak wychodzę z pracy. Dlaczego jakaś taka jestem, właśnie zamiast być taka żywsza, taka do życia, jakby to nazwać, to jestem bardziej taka drętwa. Drętwa, zmęczona i głowa mi boli, wszystko. A co się okazuje, zaczęłyśmy dzisiaj z koleżankami gadać i prawdopodobnie może być to jedna z głównych przyczyn. Gaz, bo po prostu ta kuchnia nie jest wielka, niby ma pochłaniacz, niby okna otwieram, ale mimo wszystko jest to pomieszczenie po prostu za małe i to może być przyczyna gazu. Dlatego ja się tak zawsze kiepsko czuję, bo zawsze jest tak, że po pracy się kiepsko czuję, a dopiero pod wieczór już zaczynam tak jakby do siebie dochodzić, już się lepiej czuję. A to już w sumie trzeba iść spać, no bo się kończy dzień, więc dlatego to może być też przyczyna gazu. Dlatego tak może być, że po prostu tak się źle czuję, bo w weekend jest wszystko normalnie funkcjonuje. Bo widzicie, we wcześniejszej kuchni pracowałam, nic takiego nie było, ale to zupełnie było większe pomieszczenie, więcej pochłaniaczy było, więcej okien się otwierało. I to może być jedna z głównych, tak mi się wydaje, przyczyn, dlaczego tak się mogę po prostu fatalnie, może nie źle, ale fatalnie czuć. No jakaś taka, powiem wam, zawsze się czuję taka jakaś słaba, jakby normalnie wszystkie moce ze mnie wyssano, a właśnie mnie zawsze zastanawiało, przez co takie coś może być, skoro ja się za bardzo jakoś tam nie zmęczyłam, jeśli chodzi o fizyczną pracę. Ale właśnie to może być ta przyczyna, kurczę, no. Tak, a ja za chwilę, jak wrócę z psem, muszę jechać samochód ubezpieczyć. No i przy okazji też kupić sobie troszkę dolarów. Bo wyjazd coraz bliżej, a dolarów nie ma. No. Powiem wam, zawsze tak lubiłam sobie leżeć na trawie, tak jak jest właśnie teraz aparat. Właśnie jak była taka pogoda, że nie jest upalnie, nie jest za zimno i po prostu obserwować sobie chmury. I co? Chmury przypominają. Jakie chmury kształt przypominają w danym momencie? To powiem wam szczerze, nie wiem, co mi przypomina, ale coś przypomina. Niesamowity świat. Ła, wyobraźni! A tu już mamy bloki nowo powstające. Patrzcie, niedawno było pole, nie wiem, z pół roku temu tam było pole, a już prawie bloki prawie powstały. Wow. No ale powiem wam, pogoda jest niesamowita, nie jest upalnie, ale co sam raz, tamto pole. Pole? Nie to pole. Jakieś coś, bo może być, że to pole, no nie wiem. Są te nowe bloki, co nas otaczają. Powiem wam, tylko muszę sobie przełożyć aparat. Tamten blok mi się bardzo, bardzo podoba. Super jest. Ładnie. W ogóle fajne miejsce też jest umiejscowione, bo wszędzie blisko. No jest ładne.
akurat jadę auto ubezpieczyć. Ciekawa jestem, ile tam zajmie, czy w ogóle zdążę, bo może być tak, że po prostu nie zdążę. A wracając, już jak ubezpieczę samochód, to skoczę do mojej byłej pracy, do koleżanki, po prostu zbieram jej takie różne plastikowe opakowania, pudełka, no i przy okazji smerfy. Smerfy, które tam zbieram dla jej córki, to właśnie też to jadę zawieźć. No i tyle. No i jeszcze muszę te waluty kupić w końcu. No i powiem wam, no nic nie ubezpieczyłam. Nie ubezpieczyłam samochodu, dzięki Bogu, że mam do 11. No bo nie ma babki, którą serdecznie pozdrawiam, wiesz o kogo chodzi. Więc tak, samochodu no po prostu nie, bo nie ubezpieczyłam. Jutro ubezpieczę, mam taką nadzieję. Zobaczymy. No dzisiaj za bardzo czasu nie miałam nagrywać, bo przy taki dzień zaledwie dopiero do domu wróciłam, jest około godziny, nie wiem, 18. Jakoś taki dopiero do domu wróciłam, bo tyle miałam spraw na głowie. Tak, i w ogóle chciałabym, bo będziemy robić testowanie oczywiście, ale chciałabym wam pokazać dolara. Pewnie kupa osób wie, jak dolar wygląda, ale chciałam pokazać, jak wygląda dolar. One dolar. Te osoby, co mam dolara, te osoby, co wygrywały w moich konkursach, to wiedzą, o co chodzi, tak? Tak. Może powiem zawsze, jak to wyglądało. Zawsze jak była nagroda, no to zawsze oczywiście dolar zwinięty w rulonik. Taki malutki rulonik. Te osoby, co wygrywały, wiedzą, o co chodzi. I po prostu tam było takie moje takie, jak to nazwać, ode mnie słowo. Pierwszy krok do spełniania marzeń. I zawsze dawałam jednego dolara. Od tego się zaczyna. Może nie akurat od dolara, ale w tym przypadku tak, bo mam hopla na punkcie Ameryki, a zawsze to tak, żeby wrzucić do skarbonki, niech się po prostu rozmnaża. Ja tak na to mówię, ale dobra, robimy test. Powiem wam szczerze, nie wiem, ja już dumna jestem, nie wiem, czy to testowałam, czy nie. To był pewnie jakiś tydzień w Lidlu, czy coś w tym stylu. Bo tak mi się wydaje, to chyba azjatycki, tydzień azjatycki. Obawiam się, że te orzeszki mogą być cholernie pikantne. Tego się obawiam, nie wiem, tego się spodziewać, ale wydaje mi się, że tak. Orzeszki w krótku. A w ogóle właśnie już koleżance dałam te smerfy, więc smerfów już nie mam. No zapach taki orzeszkowy, no. Nawet bym nie powiedziała, że to w ogóle pikantne jest. Tak wygląda. O matko. Ale ja pierdzielę. Powiem wam, pikantne. Dobre, ale pikantne, bo faktycznie jest orzeszek w środku, zewnątrz chrupek. I ten chrupek jest właśnie pokryty tą pikantną przyprawą. Ta przyprawa ma taki posmak czosnku. Czosnek? Albo wiecie co, nawet nie wiem, bardziej chrzanu. Tak jakby z zewnątrz taki mocny, ostry chrzan. Taki to ma smak, ale czy dobre? Dobre. Jeśli ktoś lubi takie właśnie pikantne rzeczy, gorąco polecam. No naprawdę jest ok. Ja osobiście polecam i tak jak mówię, pierwszy krok do spełniania marzeń. U mnie w sumie praktycznie od tego się zaczęło, zanim zaczęłam spełniać marzenia. Myślę, że może dlatego dlatego właśnie ten dolar jest dla mnie istotny. Naprawdę zaczął, możecie mi wierzyć czy nie, ale od tego właśnie się zaczęło, kiedy rodzice mi dali pierwszego dolara. Zawsze mówili, że na rozmnożenie, ale od tego właśnie zaczęła się, kurde. To było tak wyglądało. Mam dolara. Kurczę, zacznę spełniać marzenia. Chcę jechać do Stanów. Mam po to tego jednego dolara, żeby to zrobić. Z jednego dolara, żeby rozmnożyć pieniądze, czyli mówiąc krótko, pójść do pracy i spełnić swoje marzenie. I tak to wyglądało, więc tego oczywiście wam życzę. A teraz szybki czas pozdrowień i odpowiedzi na wasze pytanie. Jest tak trochę już ciemnawo, bo coś znowu niebo się zaczyna chmurzyć. No trudno, ale lecę po kolei. Rainbow 3349, serdecznie pozdrawiam. Czy twoje, ja cała rodzina wie, że nagrywasz? Tak, wie, że nagrywam. Jak na to reagują? Na początku, jak zaczynałam nagrywać, no były dziwne komentarze. Po co, na co, nie masz nic innego do robienia? Tak to wyglądało. A potem zaakceptowali to. Czy oglądają twoje filmy? Czasami, zdarza się. Marta Krasę, serdecznie pozdrawiam. Kresa. Gdzie pracują twoje rodzice? Tego nie zdradzę, myślę, że to jest indywidualna ich sprawa. No i tego nie zdradzę. Chcę, żeby jednak
To była ich sprawa prywatna, naszej rodziny. No i nie chciałabym, żeby rodzice z zewnątrz wiedzieli, żeby osoby z zewnątrz wiedziały, gdzie to jest nasza prywatna sprawa, tego nie powiem. Ile masz rodzeństwo? Mam brata i siostrę. Siostra w tym samym wieku co ja, bo jest bliźniaczka, a brat o rok starszy, urodzony w 92 roku. Jestem 93, on 92. Pozdrawiam. Marta Kresa. Serdecznie pozdrawiam. Widzimy się.